finał wśród chłopców, mecz o trzecie miejsce pomiędzy Nenufar, UKS Nenufar, piątka Ełk w żółto-czarnych strojach. Dostał w oko chyba Komenda. A to twardy zawodnik, zaraz się podbiera, tak, tak. Drużyną czarno-żółtych strojach na odwrót to jest most Kazimowiczanka z Wielkopolski. Mogę powiedzieć o tych dwóch drużynach. Na pewno ciekawostką jest to, że zarówno Ostrów Wielkopolski, jak Ełk to są bardzo dobre szkoły, które można zobaczyć w finałach Mistrzostw Polski często. Byli w tamtym roku. I będą w tym roku zapewne już niedługo finały. Sam jestem ciekaw, jak te dwie szkoły spotkają się podczas olimpijskiej energii w Elblągu w czerwcu, jak to będzie wyglądać. Na dzień dzisiejszy wygrywa szkoła numer 5 z Ełku, czyli Nenufar 42-26. I jak będzie na Mistrzostwach Polski, to zobaczymy. Na razie muszą wygrać swoje województwa, ale tradycyjnie Ostrów Wielkopolski każdego roku jest w finałach szkół podstawowych. Myślę, że tego roku też będzie. No a widząc to, co tu gra Ełk na tym turnieju, to ja powiem, jak oni nie przejdą do finału do Polski na ST, to będzie chyba ogromna sensacja. Mieli w tamtym roku, już mieli czwarte miejsce młodszym rocznikiem. Łukasz Kolenda jest rozgrywającym i on musi kierować tutaj grą. Jest mocnym zespołem. Do zakończenia 43 sekundy trzeciej kwarty, 46-28 prowadzą Ełczanie. Tu ładnie tyda. A niewiele brakowało, wczoraj przegrali jednym punktem, tu z ŁKS-em. Będziecie mogli zobaczyć na filmiku, jaki był dramat. Myślicie, że należy się trzecie miejsce dla Nenufara? Chcielibyście z nimi kiedyś jeszcze raz zagrać? Bo się boicie. Zobaczmy jeszcze tę jedną akcję, pójdziemy na drugi parkiet. Dobrze, to na razie tyle w meczu o trzecie miejsce. Pomiędzy Nenufarem, Ełk, a Kazimowiczanką Ostrów. Czech postraszył. Aj, ale jest Komenda.